Siemanko, tak na szybko nowe nabytki, Sportback A6 C6 sedanie po lifcie, Mercedes C-klasa 3,5 litra i kolejny Qashqai 1,6 benzynka. Ale wracamy sobie do Toledo. Toledo się sprzedało w tą sobotę, czyli sprzedaż zajęła Toledo na ogłoszenie, no bo nie od zakupu, miesiąc niecały, bez chyba 7 dni, to Wam później dokładnie tutaj wrzucę pod film. No transakcja przebiegła dość gładko, zaraz Wam tutaj o tym opowiem. Ogólnie przed sprzedającymi miałem jeszcze za cenę 6,5 tysiąca dwóch oglądających, jakiś facet, który dość był chyba zniesmaczony, bo liczył, że to Toledo będzie może przecudne, no ale no niestety 20 lat zrobiło swoje. No i jakiś tam facet z Ukrainy, ale on też był taki dosyć dziwny rajdowiec. Wszystko było ok, tylko że no silnik miał jakieś tam zapocenie wokół korka. No ale no ja takich silników nie będę mył, więc trzeba to przełknąć. No i powiem Wam, że po obniżce ceny zainteresowanie nagle zrobiło się przeogromne. Dosłownie rzędu obniżka 500 zł. 6,5 na 5,99, nagle zaczęło się roić od telefonów, jeden, drugi, trzeci, czwarty, i to chyba zrobiłem w piątek wieczorem. Na sobotę, wiadomo, ludzie mają trochę więcej czasu, i nagle miałem 4 telefony w sumie o to auto i duże też zainteresowanie. Wrzucę Wam tu może jakieś screeny z SMS-ów, co ludzie pisali jeszcze po sprzedaży. Bo nie kasowałem ogłoszenia, chciałem ogólnie zobaczyć, czy po prostu to nie był taki fart jednego dnia, czy zainteresowanie jest dość większe. Przyjechali klienci po to pierwsi w sumie i kupili. I chciałem też tam podpytać ich, jak inne samochody, czy też o pierwsze auto. No i powiedzieli, że grali jakieś Golfa 4, no ale mówili, że stan takich samochodów, no tak wywnioskowałem, że musiał być tragiczny. Bo no pewnie jakby byłby lepszy od mojego Toledo, by pewnie kupili ten pojazd wcześniej. A w komentarzach no ludzie pisali, że oho, idzie do popłynąć, w życiu się nie idzie zrobić, no i kto to słyszał, 6,5 tysiąca za Toledo. No ale taki jest rynek samochodów, co tak na nią kasę. Pamiętajcie, że cały czas za samochód taki rozwalony, praktycznie nie jeżdżący, nie odpalający, możecie dostać chyba na szczycie, jak się nie mylę, 1200 zł, bo płacą złotówkę za kilo. A tyle właśnie waży Toledo. I przy okazji zwrócą Wam jeszcze OC. Więc jak ktoś sprzedaje furę za na przykład 3 takie czy 4 takie transakcje, nie można liczyć, że będzie, nie wiem, przecudna. A ważne, żeby była przede wszystkim sprawna i nie musielibyście do niej wkładać nie wiadomo ile. A taki właśnie był ten Toledas. Czy coś jeszcze warto o nim powiedzieć? No to ja też akurat miałem okazję się nim przejść, bo moje Audi jest w naprawie. Coś tam, jakieś już szczeleczki trzeba powymieniać, olej zrobić. Byłem nim na autostradzie, tu, tam, jeździć naprawdę tym dobrze. I te stare samochody, powiem Wam, lepiej są wykonane od tych nowych, budżetowych. Naprawdę z jakimś tam zapasem, chociaż skrzynia pięciobiegowa i silnik 1.6 jeździ się naprawdę tym nawet po autostradce przyjemnie. No ale nie będę już przedłużał, wiem, że czekacie przede wszystkim na to, ile na tym zarobiłem. Powiem Wam, sprzedałem go za 5,5 tysiąca złotych, a tutaj zaraz wrzucimy tabliczkę, jakie były koszty, ile to wyszło na końcu. No ta tablica, koszty po zakupie. Widzicie dokładnie, co ile kosztowało. Macie też tutaj wyszczególnioną, najdroższą rzecz, czyli pracę lakiernika, ale się nie ma co oszukiwać, to będzie tylko coraz droższe, bo ludzie chcą też żyć normalnie, a wszystko drożeje łącznie też przede wszystkim z kosztem utrzymania i prowadzenia działalności, co zobaczycie zaraz na drugiej planszy. Na drugiej planszy macie pokazane to, co mówiłem wcześniej, za ile sprzedałem samochód, łącznie podsumowane koszty naprawy, no i jedna z bardzo drogich rzeczy, która zabrała, pobrała praktycznie jedną trzecią zarobku, czyli podatek VAT od marży, bo podatek VAT od marży płacicie od całej kwoty, którą no niby zarobiliście, plus minus te koszta potem można sobie odliczyć od dochodowego, dlatego też wiele osób w tym kraju kombinuje, szuka jakiejś tam dziury w całym, żeby sobie to po prostu odjąć, gdzie duża część tych pieniędzy, bo konkretny mój zrek zobaczycie na końcu, poszła
do naszego kochanego rządu. No i też ważna ostatnia rzecz, czyli czas operacyjny. Ile to zajęło? Bo dla wielu osób po prostu jest to pytanie, czy opłaca się lądować tymi autami. Ogólny czas taki od zakupu był to listopad, styczeń, dokładnie równo 2 miesiące, no ale też nie mogę liczyć tego całego czasu, no bo też można powiedzieć, że miesiąc sobie, czy tam niecały, stał w kolejce do naprawy. I czas od wystawienia do sprzedaży, no to było dokładnie też praktycznie 3 tygodnie, więc udało się to na jednym ogłoszeniu zrobić. No i czas poświęcony na przygotowanie auta. Tutaj macie zawarty czas na poszukiwanie błotnika, no bo nie sztuką było wejść na Allegro, kupić go za 450 zł i uciąć sobie jeszcze 300 zł z zarobku. Tak samo poszukiwanie tego, czy może kupić lewy też w kolor, czy reparaturkę, wolanie go po lakiernikach, naprawach, odkurzanie i tego typu sprawy, jak przygotowanie ogłoszenia filmu i ogólne takie know-how, jak to się mówi, przy wystawieniu pojazdu. Czas szybko zleciał przy tym samochodzie. No i oczywiście zarobek macie tu na koniec 1088 zł. No i był jeszcze w tej kwocie, jest mały bonusik zawarty, bo dzięki temu, że chciało mi się go odkurzać, znalazłem jeszcze 5 oka na piwo między siedzeniami, więc fajnie jest handlować, jak to niektórym było, że pójdą w plecy, no ale jak poszedł na zero, to jeszcze te 5 zł bym miał na pocieszenie. No cóż, to chyba o tym to ledo wszystko, widzicie jak to wygląda na żywca. I tyle, zapraszam Was do polubienia filmu i subskrypcji kanału, bo na pewno będę starał się robić jakiś ciekawy content. Pozdrawiam, hej!